Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Panowie, śniegu nasypało, zobaczcie, bardzo dużo. Muszę poodśnieżać najpierw trochę. Tutaj zobaczcie, ze 30-40 cm śniegu jest. Chciałem podziękować też wszystkim za subskrypcję, za lajkowanie, za komentarze. Odśnieżę troszkę gołąbką. Widzę, że tutaj się przejaśnia trochę. Może będzie troszkę pogody. Się uda wypuścić gołębie. Nasypało przez 2 dni, bo była odwilż w zeszłym tygodniu. Śnieg prawie stopniał, a przez 2 dni nasypało jakieś 40 cm śniegu. Tak to wygląda. W przyszłym tygodniu znów ma być odwilż. Za zimno nie jest, bo minus 2 dzisiaj jest. Wiatr taki średni, nie jest duży wiatr. Ale w zeszłym tygodniu no takie wiatrzysko, panowie, było. Deszcz padał. Normalnie deszcz padał. Odwilż była. Plus 6. To tak wiało, że aż myślałem, że szyby mi wylecą. Takie wiatrzysko było tutaj. Tak dzień i noc tak wiało, aż gwizdało mi w domu. I tak to wygląda tutaj, zasypane wszystko. Muszę podśnieżać, śniegu nawaliło. Tutaj zobaczcie, panowie, jaki tunel jest zrobiony. Tak tutaj, jak śniegu nawali, tak, takie tunele tutaj są porobione. Nic, odśnieżę, tego jeszcze nagramy, jak to wygląda. Tak jest, tutaj z rana wychodzę, to śniegu nawalone, trzeba podśnieżać trochę. Jestem, panowie, u gołąbków. Wyjadły wszystko i więcej trochę wczoraj nasypałem, ale wyjadły wszystko. Tak wyglądają. Tam 2 te wysokolotne naniosły jaje, bo to 2 samice, 4 jajka w jednym gnieździe zniosły. Te wysokolotne. A tutaj mam jednego samczyka, 4 samiczki te pocztowe. Dzwoniłem do Richarda na Nowoty, ma 3 samce białe. Może do niego pojadę, przywiozę. A jak nie, to tutaj prawdopodobnie gdzieś dowiedziałem się, Ibrahim mi powiedział, że od niego brałem tamte pocztowe. Że to gdzieś w Harszat jakaś kobieta od niego brała gołębie. Ma się dowiedzieć, być może ona będzie miała jakieś samce, tylko wolałbym białe, nie? No ona nie wiadomo, jakie będzie miała. Miałem wypuszczać, panowie, gołąbki, ale wam pokażę zaraz, co się dzieje. Zobaczcie, ten gołębik zasypany. Śnieg sypie strasznie, siwo się zrobiło. Tam przeszło te słońce całe. Siwo się zrobiło, także chyba nie będę puszczał, zrezygnuję z dzisiejszego puszczania. Zobaczcie, tam nic nie widać. Tamtych gór też tam prawie nie widać. O, tam trochę widać, bo ten jest ten, ale tam dalej to nie widać. Te dużej góry, zobaczcie, taka duża góra jest. To jej w ogóle nie widać. Także nie będę dzisiaj raczej wypuszczał gołąbków. Zostawię tak, jak jest. I tak to wygląda wszystko. W taką pogodę nie będę ich puszczał. Myślałem, że sobota, że wypuszczę je, się przejaśniało trochę, ale jednak nie da rady wypuścić gołąbki. Nie da rady wypuścić. Co zrobić? Dam im tylko jeść. Tutaj trochę, może pod wojlerę je wypuszczę, trochę tam odgarnę śniegu, bo tam nasypało też, zobaczcie, śniegu ile na daszek, tamtą siatkę zasypało u góry. Także odśnieżę im tylko trochę tamte wejście, wypuszczę je pod wolierę, przyniosę im jeść. No i tyle będzie z tego puszczania mojego. No co zrobić, co zrobić. Tak to wygląda tutaj. Sypie, że to się jutro ma być odwilż prawdopodobnie. Tam jakie aż
nawis taki się zrobił na poręczy. I nie będziemy puszczać gołąbków. No nie będziemy. W taką pogodę nie będę ich wypuszczał. Tutaj mi też nasypało tego śniegu do pół budy prawie. Zobaczcie, co tam się dzieje. Nie widać już tych gór tam prawie. Tak sypie tutaj. No co zrobić? Co zrobić? Nic. Taki krótki filmik chciałem nagrać wam, żebyście zobaczyli, tylko dawno już nie nagrywałem nic. To są te moje ptaszki. Zdrowe wszystkie, zobaczcie. Gołąbki. Jestem, panowie. Troszkę się przejaśniło tutaj. Także odśnieżyłem. I chyba wypuszczę jednak gołąbki. Niech polatają trochę, bo trzymane były dosyć długo. Niech trochę polatają, jak będzie śnieg, niech walczą trochę. Myślę, że nie ma problemu, że dadzą sobie radę spokojnie w śnieg. To są wikingi, gołębie norweskie, typowo na Lofotach chowane, także myślę, że one spokojnie dadzą radę. Bez najmniejszych problemów. No dobra, to lecimy. Hop, 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 hop. Hop, hop. Hop, 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 hop. Chodź, a gdzie ty wlazłaś? Chodź tutaj. No uciekaj tam, uciekaj. Nic, i wypuszczamy, panowie. Gdzieś się upaskudził ten jeden, widzę drugi. Nie wiem od czego. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. I już poszły tam, panowie, zobaczcie. I one już polecą w miasto. Już pójdą w miasto. Od razu. Także ich nie będzie widać. Te wysokolotne chyba się schowały. Tutaj, tutaj naniosły mi 4 jajka. Mam je w domu, te jajka. To są 2 samice. Jeszcze i na razie nie ścielę, bo ten śnieg jest. Później jak trochę jak trochę się zrobi cieplej, to wtedy im poszedł. Te poszły gdzieś, nie widać ich, poszły w miasto, w tamtą stronę pewnie. Jak wrócą, to nagramy. Zobaczę, która godzina zaraz jest. No nic, do usłyszenia. Jestem, panowie. Zobaczcie, wypuściłem gołębie, w miarę ładnie było. Zobaczcie, co teraz się dzieje. Nie widać nic. Nie widać nic. Tutaj trochę widać. Tam, gdzie one poszły. Nie widać nic. Siwo. Wysokolotne weszły do gębnika, bo je wypuściłem pod wolilerę. Weszły. Gołębi nie widać. Ale myślę, że dadzą radę. Jak mówię, to wikingi, norweskie gołębie, myślę, że dadzą radę, że wrócą. Poczekamy, zobaczymy. 10 minut temu je wypuściłem, jeszcze w miarę było. Teraz zobaczcie, co się dzieje. No czarno tam, gór nie widać, nic nie widać. Tak jak te zawsze góry widać, to teraz nic nie widać. Nic kompletnie. I czekamy, aż przyjdą. Jestem, panowie, przejaśniło się, zobaczcie trochę. Gołąbki namierzyłem, przyszły. Tutaj powiększę trochę. Są gołąbki. Tak jak mówiłem, to wikingi. Ich tam pogoda nie rusza, śnieżyca, nie śnieżyca. One lecą. To są norweskie gołębie, mówię, na Lofotach trzymane. Też tam Rikard mówi, puszcza je w pogody różne. Także one przyzwyczajone. Chodź, 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 chodź. Nie było ich 40 minut. Idą znów tam gdzieś. Ten, ale próbują już, chcą siadać już, bo za chwilę może znów przyjść śnieżyca. Tam lecą, zakręcają.
Chodź, 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 chodź. Schodzą gołąbki. Polatały trochę. Sztychują sobie, jeszcze się cieszą. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Będą chciały siadać. Ta śnieżyca im trochę dała w kość pewnie. Chodź, 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 chodź. Trochę się spłoszyły coś. Nie wiem, czy to jaszczą, czy co. Troszkę nasypało znów tego śniegu. Tutaj, tam już widać w miarę normalnie. Także gołąbki są. Idą, znów gdzieś tam w miasto poszły. O, jaszczą tam chyba idzie, czy to kruk? Jaszczą, panowie. Już wam pokażę. Tutaj idzie, akurat naprost mnie idzie. Patrzcie, gołębie się spłoszyły, tutaj leci jaszczą. I to jest jaszczup, panowie. O, tam, w te krzaki na wróble tam uderzył. O, leci tutaj. Poszedł nisko tutaj, o. Zobaczcie, tam. O, w powietrzu jest. Albo to jest krugulec. Ale gołębie się spłoszyły, poszło i krąży tutaj nad gołębnikiem. Zobaczcie. Krąży tutaj. Zaraz zobaczymy, pewnie gdzieś tutaj na... Tak, siadł sobie, zobaczcie, panowie. To będzie krugulec. Chyba siadł sobie tutaj. O, siedzi sobie tutaj. Nie mam wiatrówki, bo już bym z nim jechał. Ale trudno się mówi. Gołębie się spłoszyły, panowie. Poszły gdzieś. Jest w miarę jasno teraz, także nie jest tak źle. No nic, czekamy aż wrócą. Są panowie gołąbki. Z wysoka przyszły. Idą z powrotem. W miasto. Wysoko. Ale ten krugulec tutaj siedzi cały czas. Siedzi tutaj. I czeka. Mam nadzieję, że nie zaatakuje tych, chociaż... Nie wiadomo, tam siedzi na gałęzi ten krugulec. Te poszły w miasto. Jak przelecą, to nagramy. Teraz ich nie ma. Poszły. No nic, czekamy. Tam troszkę słoneczko wyszło takie. Ale to za chwilę może być śnieg, bo tam już się czarno widzę robi. Zaraz zobaczymy, jak przyjdą. Ten tutaj siedzi, nie chce lecieć. No nic. Czekamy na po... Jestem, panowie. Gołąbki zaczynają zjeżdżać powoli. Zaczynają zjeżdżać, śnieg zaczyna sypać znów. Siwo się już tam robi, zobaczcie. Gołąbki tu latają. Chodź, 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 chodź. Tam już się siwo robi, zaraz będzie znów pompa. Te latają. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Te latają.
próbują siadać, może siądą. Chodź, 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 chodź. Ale tutaj ten krogulec gdzieś lata, to może ich też przepłoszyć. Tu lecą, tam już zobaczcie, co się dzieje. Siwo się zaczyna robić z powrotem. Tych gór zaraz nie będzie tam widać znów. No nic, poczekamy jak siądą. No chyba jasno. Jestem, panowie, gołąbki siadły, tam jeden siedzi chyba, czy dwa u góry na kominie. Dwa tutaj chyba siedzą. Niżej, na daszku. Tak, koło komina tam siedzą dwa. Ale śnieg, zobaczcie, znów przyszło. Śnieżyca, nie widać nic. Tam nie widać, zobaczcie, znów nic. Ciemno. Ciemno jest, gór nie widać, nic tam jak wcześniej te góry było widać. Zobaczcie, jakie płaty lecą w śniegu. Nie widać nic. No od jutra ma być niby cieplej. No nie, tak zakończymy to. Także pozdrawiam z mroźnej Norwegii. I do usłyszenia w następnym nagraniu.